Można śmiało powiedzieć, że Rudeus już od początku był niezwykle uzdolnionym dzieckiem. Chociaż dokładniej mówiąc, przed reinkarnacją i urodzeniem się na nowo miał 34 lata, dlatego zarówno jego inteligencja, jak i podejmowane decyzje znacząco wyprzedzały ciało, w jakim się znalazł. Pozwoliło mu to nie tylko odkryć, jak zwiększyć pojemność na manę, ale także bardzo szybko rozwinąć zdolność używania magii. W końcu, już w wieku 2 lat, był w stanie użyć zaklęcia średniego poziomu, Water Cannon, którym Rudeus wysadził ścianę. I tutaj na chwilę się zatrzymamy, żeby powiedzieć nieco więcej o tym podziale magicznych rang. Z grubsza polega to na określeniu zdolności posługiwania się konkretnym typem magii, jak na przykład woda czy ziemia, dlatego użytkownik może posiadać różniące się rangi w zależności od typów magii, którymi się posługuje. I tak, pierwszym stopniem jest początkujący, co oznacza podstawową manipulację many. Dalej, średnio zaawansowany oznacza już zaawansowaną manipulację maną. Ale żeby nie wymieniać wszystkiego, dodam, że każdy następny stopień znacząco różni się od poprzedniego, czy to obszarem działania, wpływem na pogodę, czy zwiększoną skutecznością, aż do stopnia boskiego, który umożliwia stosowanie zaklęć na skalę kontynentalną. Na koniec warto jeszcze dodać, że tytuły magiczne, mimo że są używane powszechnie, to nie są one bezbłędne, a to głównie z uwagi, że określane są na podstawie ilości wymaganej many do rzucenia danego zaklęcia. Wracając jednak do Rudeusa, posiada on niespotykaną zdolność stosowania inkantacji bez słów. Jeżeli dodać do tego, że zwykłemu magowi proste zaklęcie może zająć 5 sekund, zaś bardziej zaawansowane inkantacje mogą trwać nawet 60 sekund, to podczas gdy powiem, że Rudeus może użyć zaklęcia niemal natychmiast, ujawnia się gigantyczna przepaść pomiędzy użytkownikami magii. Zwłaszcza, że tyczy się to praktycznie każdego stopnia trudności zaklęcia, poza typem magii leczenia. Wiemy też, że Rudeus zdolny jest do łączenia wielu zaklęć, przez co może stworzyć zupełnie nowy czar. Po kilku latach magicznych korepetycji z Roxy osiąga poziom święty w posługiwaniu się magią wody. Kolejnym krokiem milowym, jeżeli chodzi o rozwój Rudeusa, jest demoniczne oko, które otrzymał od demonicznej cesarzowej w zamian za to, że podarował jej jedzenie. Oko, które wówczas otrzymał, pozwoliło mu zaglądać w przyszłość i chociaż początkowo miał problemy z jego kontrolowaniem, to z czasem udało mu się przystosować i po wlaniu w nie odpowiedniej ilości many mógł przewidywać nawet 10 sekund, co w przypadku walki jest nieocenioną pomocą i uniemożliwia element zaskoczenia u przeciwnika. Później otrzymuje drugie demoniczne oko, które umożliwia mu widzenie na bardzo duże odległości. Nie trzeba chyba mówić, że również jest bardzo przydatne przy niemal każdej strategii czy sytuacji wyjątkowej. To, co dotychczas powiedziałem, to tylko fundament, który umożliwi Rudeusowi zostać niesamowicie potężnym, ale wciąż to, co stanowi o jego sile, to potencjał magiczny i tak już jako dziecko był naprawdę silny, tak jego przyszłość prezentuje się jeszcze bardziej spektakularnie. W końcu, w wyniku późniejszych wydarzeń, potrafi używać najprawdopodobniej zaklęcia boskiego poziomu, które przypomina eksplozję nuklearną. Dodatkowo nie użył nigdy tego zaklęcia w pełnej sile, ale wiemy, że z ogromnymi ograniczeniami nałożonymi na Rudeusa, w dalszym ciągu czar ten mógł zmieść całą wioskę z powierzchni Ziemi. Rudeus posiada też zdolność zakłócania magii, przez co wielu magicznych przeciwników nie stanowi dla niego większego problemu. A pamiętając, że jest biegły we wszystkich typach magii poza barierami oraz nie zapominając o jego potężnym ekwipunku, to śmiało można powiedzieć, że jest on siłą, z którą należy się liczyć. Nie mówiąc nawet o jego wyczynach, jak pokonanie władcy demonów, czy walka ze Smoczym Bogiem, by wreszcie zdobyć jego przychylność i zostać jego podwładnym. Biorąc pod uwagę jeszcze alternatywną historię, gdzie Rudeus znalazł sposób na podróże w czasie, można zakładać, że jego prawdziwa przyszłość może uczynić go zarówno magiem zdolnym zniszczyć kontynent z największą siłą ofensywną wśród wszelkich śmiertelnych ras, ale także może on obrać ścieżkę, dzięki której w przyszłości będzie mógł przeciwstawić się prawom panującym na tym świecie, a co za tym idzie przekroczyć sferę śmiertelnych i stanąć pomiędzy bogami, a może nawet na ich czele. I to na dzisiaj już wszystko. Proszę dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków z tego anime, czy raczej jeden w zupełności wystarczy. To do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.